Jest to program, który jest nie tylko adresowany do osób niepełnosprawnych. Tak wydaje nam się, że w większości przypadków Państwu by się wydawało. Ale jest to program adresowany do wszystkich osób, które mają problemy. Czy z dostępem do przestrzeni publicznej, do różnych urzędów. Są to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale na przykład kobiety z dziećmi, czy osoby starsze, niedołężne, które czasowo czy w sposób trwały mają problemy z dostępem do różnego rodzaju budynków, do instytucji, ale również do usług. Na przykład usług informacyjnych mają problemy w komunikacji. Program, jak Państwo być może widzieliście w informacji prasowej, jest programem kompleksowym i tak naprawdę ma dwa cele, z których jeden to zmiana wszystkich polityk publicznych. To znaczy chcielibyśmy, żeby w efekcie realizacji tego programu myślenie o dostępności stało się częścią myślenia wszystkich decydentów publicznych, wszystkich inwestorów, wszystkich tych, którzy tworzą różnego rodzaju usługi publiczne bądź je wdrażają, czyli taka ogromna zmiana na poziomie wszystkich działań w państwie. Program ma 8 różnych obszarów, poczynając od infrastruktury, mobilności, czyli tabor, kwestie związane z edukacją, zdrowiem, usługami publicznymi, konkurencyjnością. Chcielibyśmy na przykład, żeby w program byli zaangażowani również przedsiębiorcy, bo mówimy o dostępności nie tylko o naszym obowiązku jako różnych agentów publicznych, ale również o szansie dla przedsiębiorstw. Stąd też na przykład działania, które są zaproponowane w programie, służące wsparciu tych przedsiębiorstw, tych startupów, które chciałyby się na przykład zająć technologiami asystująco-kompensującymi, tych, które chciałyby tworzyć produkty ergonomiczne, dostosowane do różnych potrzeb i z jednej strony chcemy je wspierać bezpośrednio, ale też na przykład stworzyć na wzór najlepszych rozwiązań światowych miejsca, w których przedsiębiorcy będą na przykład mogli testować swoje usługi, będą mogli je pokazywać, będą mogli również pokazywać osobom, które są ich użytkownikami, które mogłyby to sprawdzić. To, na co też bardzo mocno stawiamy w tym programie, to dostosowanie taboru. Chcielibyśmy, żeby wszystkie pojazdy, które są produkowane w Polsce, były pojazdami, czy to transport, czy to tabor szynowy, czy autobusy, były taborem w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I nie chodzi tu tylko o kwestie związane właśnie z podjazdami, z tym, co się na ogół kojarzy z niepełnosprawnością, ale na przykład również dla osób niesłyszących, osób z dysfunkcjami wzroku. To jest również bardzo mocne postawienie na współpracę na przykład z inspekcjami, z nadzorem budowlanym, bo tutaj chociażby dane, na które powołujemy się w samym programie, mówiące o tym, że cały szereg infrastruktury budynków użyteczności publicznej, które były budowane w Polsce, nie spełnia nawet tych minimalnych standardów, które nie są standardami wygórowanymi, jeżeli chodzi o dostępność. Chcielibyśmy po pierwsze podnieść te standardy, aby dostępność dotyczyła całego spektrum działań, ale również wzmocnić te służby, które zajmują się egzekucją prawa, jego praktycznym wykonywaniem. Bardzo mocno stawiamy na edukację na bardzo różnych poziomach. Tak naprawdę też pracując tutaj w ministerstwie nad kwestiami dostępności, nauczyliśmy się, że bardzo często trzeba ludziom uświadamiać, że pewne rozwiązania służą dostępności, czasem z punktu widzenia no właśnie takiego przeciętnego Kowalskiego nie do końca zrozumiałe. Ja mogę podać jeden przykład.
niewyjustowane pisma urzędowe. Na początku ja myślałem, że to jest jakiś brak, że to wynika po prostu z tego, że ktoś nie umie ładnie sformatować pisma, które przekazuje. Tymczasem jest to bardzo istotne z punktu widzenia osób, które mają zaburzenia percepcji. I naszym zadaniem jest to, żeby uspójnić cały system dostępności na poziomie krajowym. To się też wiąże z taką inicjatywą, która jest zapisana w programie, stworzenia takiej aplikacji, która powie nam nie tylko jak dojadę, czy ile czasu zajmie mi dojazd, ale również czy dojadę. To znaczy, czy ja mając takie, a nie inne ograniczenie, czy taką, a nie inną niepełnosprawność, na jakie bariery napotkam, jakim środkiem komunikacji mogę dotrzeć najszybciej, zbudować właśnie taką mapę dostępności, która pomagałaby osobom z różnymi ograniczeniami, z niepełnosprawnościami, dowiedzieć się tak naprawdę, na co mogą liczyć w danym środku komunikacji publicznej u danego przewoźnika, na jakie bariery infrastrukturalne napotkają.